Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Sebastian, a was moi drodzy zapraszam na kolejny odcinek gry SnowRunner. Już mam pewien pomysł, jaką misję sobie za chwilę ogarniemy, tylko sobie odpalę co trzeba, a dokładnie napędy i zakupię naczepę, przyczepę, przepraszam. Nie wiem dlaczego ciągle mylę jedno z drugim. Nie, chyba nie aż tak istotne, nie? Ważne jest, co mamy do zrobienia za chwilę. Tylko tu sobie dokupimy jedną rzecz. Troszkę ten hammer słabo mi stoi. To też źle brzmi, nie? Słabo mi stoi. Powiedzmy, że dobrze stoi. Okej. Tak to brakuje miejsca. Okej. Teraz miejsca wystarczy chyba, nie? Dziękuję. A moi drodzy, zrobimy sobie misję jedną z Blackbirda bodajże. Demontaż więcej części? To chciałem? Tak. Mamy do przewiezienia wiertnicze części zamienne sztuk 4 do magazynu. Magazyn jest tutaj. Także mamy dojazd przygotowany, bo jest odgarnięty temat. A jeżeli chodzi o wiertnicze części zamienne, to weźmiemy je stąd. Potrzebujemy 4 sztuki, nie? Także misja bardzo prosta. Zajechać tu i zajechać tam. Luzik. Luzik. Bierzemy. Więcej części. W międzyczasie zmienimy się resztkami w wiertnicy. Zgarnij te pudło do fabryki, a dostaniesz sowitą zapłatę. Świetnie. Bierzemy. Pamiętaj o ręcznym. Czekajcie, no. Tak, dobra, bo już się drogi pomyliły. Szybko poszło, nie? Okej, okay, ale nie ma źle. Jedziemy. Wiertnicze części zamienne. Ale kolego, trzyma się drogi. W sumie odkryjemy miejsce, w którym jeszcze nie byliśmy, nie? Okay. Przyczepa driftuje jak szalona, nie? Czekajcie, mam jechać prosto, czy w prawo, czy w lewo na czasie? W lewo, tutaj. Warehouse, ok. Fajna platforma wiernicza, nie? O, zobaczcie, co my tutaj znowu mamy. Komplet. Nie dojeżdżę na szczepę serwisową, która kiedyś tam pójdzie na handel, plus znowu tego bydlaka, nie? Znowu będziemy musieli kiedyś z tobą jechać. Oż ty bydlaku jeden. Dobrze. Wiertnicze części zamienne sztuk 4. Raz, dwa, trzy, cztery. Coś tu w ogóle więcej jest? Wyposażenie wiertnicze. Ok. Dobrze, dobrze wiedzieć. No to jedziemy. W sumie możemy sobie spokojnie jechać z wnętrza, prawda? No jest dość prosta trasa. Jazda po samych asfaltach praktycznie. A ten przejazd mam już odblokowany, także blokady rurociągu nie ma. Także jest pięknie.
Tylko mnie ciekawie, dlaczego gra sugerowała, aby do tego zadania wziąć samochód terenowy. Na razie, patrząc na to, czym jedziemy, znaczy czym, po czym jedziemy, nie? To nawet samochód, zwykła ciężarówka, przeznaczona do asfaltu by sobie poradziła, nie? Chyba, że twist będzie na końcu. To się okaże jeszcze. No i to mogłoby zniknąć, nie? Te barierki. Chyba, że oni sugerowali, żeby tutaj błotem jechać, nie? Ale po co, jak mamy przejazd tutaj gotowy, otwarty? Nie, no paliwa chyba nie trzeba, wystarczy tyle, ile mamy. No właśnie. Czemu mi nie mówicie, że ja miałem tutaj jechać, nie? Sebastian. Teraz się zorientowałem, że coś tutaj mi nie pasuje. Dobrze, no wrócimy tu na tym magazynie, bo to tutaj jest. Tak to jest, jak się jeździ bez GPS-a, nie? Nawet ten piesek się ze mnie śmieje w tej chwili. Teraz to już zatankujemy. Zmiana zdania w tym temacie. Dziękuję. Teraz to już ja chyba nie mogę pomylić, nie? O-o. Do pewności, moi drodzy. Jest okej. Okay. Jedziemy do samego magazynu. Przecież tutaj nic nie ma po drodze, także... Po to samochód terenowy, nie? To była chyba najprostsza misja z tych misji dostępnych, a jeszcze się pomyliłem, nie? Okej, okay. Nie tak, tak. Raz, dwa, trzy, cztery. Nieźle się uwijasz z tymi ładunkami. Skoro tak, jedziemy dalej. Otóż to, jedziemy dalej. Tylko pytanie, gdzie, nie? Dobrze, moi drodzy, ja teraz się zastanowię, co robimy jako kolejne.
Kolejną misją, którą możemy wykonać, jest dostawa do tartaku. Musimy dowieźć serwisowe części zamienne, które wiemy skąd weźmiemy. Oczywiście 4 sztuki, to spoko. Metalowe belki mamy nawet po drodze za chwilę. Okej. Paliwo, żaden problem. Małe rury, żaden problem. A co możemy tu z tego magazynu wyciągnąć? Małe rury, nie będziemy się tutaj jechać. Pięknie, no to bierzemy stąd małe rury. Cudownie, a stąd zabierzemy później jeden zestaw metalowych belek. Cudownie. Także bierzemy tą misję. Nazywam się Ostrze. Zazwyczaj nie współpracuję z obcymi, ale nie mam też wyboru. Nasze tartaki na gwałt potrzebują dostaw. Jeśli mi pomożesz, dobrze ci zapłacę. Pomożemy. Bez śledzenia. A więc tak, jedziemy po paliwo 2 sztuki, małe rury raz. Ok, mamy 2-4 miejsca, czyli akurat nam wystarczy na małe rury oraz na metalowe belki, które weźmiemy później z fabryki. Tak? Tak, no to elegancko. To niepotrzebnie stamtąd wyjeżdżałem, nie? Znaczy nie będzie proste tyłowania są nasze przyczepą. Nie. No właśnie. Także nawrócimy jak tylko możemy. Brawo ty. Na 80 razy się uda, co na bank. Musiałeś, nie? Ta misja też będzie dość prosta, nie? Po prostu zawieź, przywieź, nic więcej. Miały być małe rury, nie? Ta betonowa, małe rury. Tyk. Ok. A teraz w sumie wrócimy tam, gdzie byliśmy wcześniej. I załadujemy sobie metalowe belki. No to faktycznie będzie bardzo prosta misja. O, nie szalej tak, kolego. Pamiętaj, że to nie jest piasek, tylko lód, nie? Dobrze, wbijamy teraz tutaj, moi drodzy, i stąd weźmiemy metalowe belki. Fabryki na dole, nie? Proszę metalowe belki. Dziękuję. I jedziemy. Jedziemy do tartaku, tak? Czy co to tam było? Przetwórstwo drewna, czy coś tam deseń? W każdym razie można by tu jechać tymi ścieżkami leśnymi, nie? Tymi błotnymi ścieżkami. Ale po co się męczyć? Jak jeszcze męczyć się będziemy nieraz. A ta misja jest, jak sami widzicie, banalnie prosta.
że szybko ją ogarniemy. Gdyby jeszcze był czas, to może jeszcze byśmy coś zrobili. A, tu jest rura w środku, okej. Zwróciłem na to uwagi wcześniej. No, delikatnie. Bez takich kombinacji, to proszę. Moi drodzy, tak troszkę na marginesie, jeszcze 4 tygodnie, nie? Jeszcze 4 tygodnie i zagramy w Expedition. Kolejną grę twórców Saber Interactive. Czekam na nią, jak na mało którą. O, złap tego, tych kamieni trochę, bardzo ładnie. Chyba się nie musimy na razie tankować. I tak tu przyjedziemy później. Teraz pytanie, tartak jest tutaj czy dalej? Tu. Przetwórstwo drewna, czyli haha, to jest to piękne miejsce. To jest to miejsce, gdzie jest tak ładnie ślisko, nie? Okej, jedziemy. Znowu zapomniałem. Kolego, z towarem jedziesz. No. A teraz delikatnie, bo tu bywa bardzo ślisko. Jest dobrze. O, delikatnie. No właśnie tego się obawiałem. I co teraz? I co teraz? I co teraz? Musiałbym tu przyjechać czymś, co ma dźwig, nie? Dobrze. No to widzimy się za parę chwil. Okej, no powoli sprzęt ratujący nadjeżdża, ale po drodze, jak już tam jadę, po drodze sobie załaduję tu dwie paczki z paliwem, bo też tam będzie potrzebne, nie? Paliwo. Cyk, cyk. Na przykład sobie może zatankujemy, bo nie wiem, tu sytuacja z paliwem stoi. Pojeździ oczywiście. Ale teraz widzę, że kupiłem słabą skrzynię biegów. Ona ma niby 8 biegów, ale kurczę, nie ma wersji low plus minus. A, trudno się mówi. Kiedyś podmienię.
Okej, ładnie to wygląda ten zestaw. Jedziemy. Tylko jak się tam nie wrócimy, to będzie ok, nie? Miała być krótka misja. Miało być szybko i przyjemnie. Ale też nie ma źle. Będziemy mieli dwie misje wykonane, nie? Ja tutaj może pewno jednak na wolnym biegu, nie? Się chyba nie ma co spieszyć. Zobacz ten kawałek jeszcze tak. I teraz wolny. Chyba warto będzie się trzymać którejś krawędzi, którejś strony, żeby nie wpaść w poślizg. Okej. Stój. Świetnie. No i jedziemy z tym. Zahaczamy, zobaczcie co tu się dzieje, nie? Piękna sprawa. Ja sobie przypomnijmy, jak to w ogóle działało, nie? Chyba nie zahaczyłem o tę linię wysokiego napięcia. Na średniego może. Obróć. Dobrze, powiedzmy, że jest ok. Powiedzmy. O, pięknie. Idealo. Oj, przepraszam, jeszcze raz, powrotem. Akurat, nie? Czy nie? Już powinny to sięgnąć. Co jest z tobą? No patrzcie, nie? Co za... O, teraz. A, w ten sposób jest dobry.
No, powiedzmy, nie? Zmień pojazd. Świetnie. Zapakuj ładunek. Świetnie. I jedziemy. Tak blisko przed metą się wywrócić, nie? To tylko Sebastian tak potrafi. Okej. Tak. Belki i małe rury. Okej, oliwo. Zostaje nam za przywiezienia serwisowe części zamienne. Wiemy, gdzie je znajdziemy, nie? A do tego jest kawałek drogi do przejechania. I dobrze, że mamy szczepę, bo będą potrzebne 4 sztuki. Ale zanim pojedziemy tam, to chciałbym jeszcze tego tu ogarnąć. Zmień pojazd na Caterpillara, świetnie. Wyłącz kotwicę, przywróć żuraw. I jedziemy. Ten kawałek oddać towar. No i bardzo ładnie. Już został tylko jeden materiał. Ciebie tu odstawimy gdzieś na bok na razie. Byś nie przeszkadzał później. No właśnie, na przykład. No wyłącz się, nie bądź taki. Dziękuję. A my spróbujemy, czy damy radę tutaj wjechać po te śliskie drogi, nie? Mamy napędy włączone? Tak. Okej. Okej, nie ma tak źle. To widzimy się, jak będę załadowany. Okej, jesteśmy załadowani. To jedziemy, co? Noc, nie noc, damy radę. To jest ciekawe miejsce te zakręcone. Każdym razem, czy się wolno jedzie, czy nie, ten lód faktycznie wyrzuca. To są te jedyne miejsca chyba, nie? Gdzie warto by było mieć te łańcuchy zamontowane. No ale mimo wszystko, to nie jest aż tak warte świeczki.
Żeby się w błocie męczyć, nie? Zatankujemy jeszcze po drodze, tak dla bezpieczeństwa. Okay, no i śmigamy. No to teraz uwaga, bo ostatnio jadąc z tej kamery to mnie wyszło. Na szczęście na dole już stoi przygotowany dźwig, nie? Żurał raczej się. Zrobię sobie ten bieg. Złap pobocze. O, pięknie. Zawsze troszkę bezpiecznie, nie? Teraz złap to pobocze. I znowu to pobocze. No i powinno być ok. Mamy to. Raz, dwa, trzy i cztery. Dziękujemy za dostawy do naszych tartaków. No ja dziękuję również. Moi drodzy, dziękuję serdecznie za trwanie do końca. Jeśli się spodobało, skorzystajcie jeszcze raz za. Zasubskrybuj, za lajku, zapisz komentarz i zawitaj ponownie. Trzymajcie się zdrowo. Do następnego. Hej!